Nadzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was do nowych lumpeksów w Bochni. Tur po Bochni będzie. Wybierałam się konkretnie do jednego lumpeksu, o którym zaraz usłyszycie, ale przy okazji odwiedziłam kilka po drodze. To prawda, było już dość późno, więc jak chodzi o taki pełny przegląd lumpeksów, to może innym razem, ale dzisiaj zobaczycie relacje z nowej Elki właśnie w Bochni, w centrum Bochni. Także zapraszam serdecznie na relacje, a później na moje zakupy, co udało mi się tam zakupić razem z mierzeniem. Witajcie kochani! Dzisiaj jest ten dzień, kiedy jadę do nowego sklepu w Bochni. To jest sklep Elka, który już znacie z moich relacji z Dobczyc, z Limanowej. No a dzisiaj jadę. Otwarcie było bodajże w czwartek lub piątek, już czwartego, to raczej chyba był czwartek, prawdopodobnie. Jadę dopiero dzisiaj, bo miałam koncerty, była kadrówka w Krakowie, miałam występy, no i nie miałam kiedy jechać, a wczoraj miałam zabieg dentystyczny, więc w ogóle dzisiaj jestem taka leciutko przymulona. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać, ale jadę, bo już się lepiej czuję i zobaczymy, jak wygląda ten nowy sklep. Nakręcę Wam to wszystko. Podam Wam też nazwę ulicy tego sklepu. To już jak będziemy tam wchodzić, filmować wejście, adres będzie podany. Także zobaczymy, czy uda mi się fajnego coś kupić. Całkiem nowy sklep, ale lubię bardzo te sklepy Elka, więc mam nadzieję, że to będzie wyglądało tam trochę podobnie, ale że będą super rzeczy. Do zobaczenia na miejscu. Moi drodzy, idę do tej Elki nowej. Jestem już w centrum Bochni. Zaraz Wam też trochę sfilmuję Bochni i chyba zdążę tylko do tego sklepu. Może jeszcze do jednego małego obok. To jest, słuchajcie, ulica, nie mam pojęcia jaka, jakiś plac. Plac Gazaris. Tak, tu jest napisane. I ulica, zaraz będziemy widzieć nazwę. To jest bardzo blisko, bo to jest 200 metrów stąd. Ale nigdy nie byłam w centrum Bochni, to jest wstyd, bo mieszkam bardzo blisko, pół godziny tutaj jest. Jest to oczywiście kopalnia. W kopalni byłam, ale nie byłam tak o pochodzić. Ulica, słuchajcie, trudna. O, no trudno. Przedłużenie Kościuszki. No to jest samo centrum, więc bardzo fajnie w centrum. Już widziałam tam inny lumpek, do którego też na chwilę wpadniemy. Także zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to tu. Tak mniej więcej poznaję. Dzień dobry. No i lumpek jest niewielki. Jest mniej więcej podobnej wielkości, co pozostałe Elki, które do tej pory widziałam, takie dwa pokoiki. Całkiem fajny asortyment, dużo torebek, buty na osobnym regaliku, zobaczycie za chwilę. No i ubrania są podzielone na kategorie, czyli tam sportowe oddzielnie, męskie oddzielnie, sukienki, bluzki, no to jak zwykle. No i ceny są takie na nowej dostawie między powiedzmy 5, zależy za co, za jakieś powiedzmy rajstopy do 60 zł, ale to już w jakichś ekstremalnych przypadkach, natomiast większość rzeczy jest w takich średnich cenach 20-30 zł. Mówimy o takich większych rzeczach tutaj oczywiście, sukienkach, bluzach, spodniach jakichś markowych. No ja byłam na 50%, jak widzicie tam, no i trochę pooglądałam tych rzeczy, a nie nastawiałam się też, że będę bardzo dużo rzeczy kupować, raczej nastawiałam się na znalezienie super perełek, no to wiecie, jak zwykle.
No i super, kochani, znalazłam fajne rzeczy. Nie dużo, ale fajnych. Dwie rzeczy jeszcze sobie zostawiłam rozmyślnie. Za tydzień we wtorek będzie wyprzedaż po 2 złote. Mam nadzieję, że jeszcze będą. Jak nie, no to cóż zrobić, trudno. Albo może na piątkę przyjdę, po piątce mogę je kupić. Bo zamierzam i tak nakręcić dla Was tu jeszcze filmiki z Bochni innych lumpeksów. Także zobaczymy, może się coś uda nagrać fajnego. A tymczasem... Czerwone. A tymczasem jeszcze zobaczymy, co jest w drugim lumpeksie. Zaparkowałam na parkingu, oto moje mini stoi, w centrum Bochni. Przy społem PSS Bochnia. No i tu jest lumpeks od razu, na parkingu, zobaczcie. Atrakcyjna odzież zagraniczna, nowa i używana. Ha, nowa, no zobaczymy. Zobaczmy, co tu ciekawego jest. Rzeczy są już na zewnątrz. No niestety, nic mi się nie udało w tym małym lumpeksie upolować, ale mają duży, dosyć duży wybór. Jak dla mnie za duży. Za dużo na małej przestrzeni i człowiek się gubi. Ale dużo takich, wiecie, sieciówkowych rzeczy w dobrym stanie, więc jeżeli ktoś szuka takiego czegoś, no to tam jest duży wybór. Natomiast mnie to za bardzo nie interesuje. Ten lumpeks, gdzie przed chwilą tam widzieliście przebitkę, to niestety porażka. Jedyne ładne rzeczy, jakie tam były, to, no, to po prostu kosztowały 60 zł, a na 50% 30 i to naprawdę nie było żadnej rewelacji. No więc idę dalej. Przynajmniej obejrzymy sobie może teraz, co tu ładnego w Bochni można zobaczyć. Jakie widoki, jakie uliczki. Tu jestem na rogu ulicy Sutoris. Bardzo ciekawa nazwa ulicy i ulicy Kraszewskiego. Wygląda to trochę jak jakieś właśnie centrum, jakiś rynek. Ale to chyba nie jest rynek. Obawiam się, że rynek jest gdzieś z boku i zaraz tam dojdziemy. Mam niewiele czasu, bo mam jeszcze tylko 15 minut parku, więc sobie tak łażę, ażeby wykorzystać ten czas. Jakiś właśnie plac. Tak. I będziemy przechodzić chyba do rynku. Teraz ulicą Wąską. Bardzo ładne tabliczki, podobają mi się. O, tu mamy chyba jakiś second hand.
Tak, to był kolejny lumpeks. Czyli nawet trafiłam na kilka sklepów po drodze, co jest fajne, bo nie musiałam szukać. No i jest już po 16, więc już w zasadzie praktycznie już żadna szansa. O, tu była znowu odzużywana, ale do 16. Masakra. My jesteśmy na rynku. Słuchajcie, jeszcze powiem wam tylko, że według mnie fakt, że sklep jest otwarty do 16 jest zupełnie bez sensu, bo są osoby, które dopiero w takich godzinach kończą pracę, no i nie będą miały nawet szansy zrobić sobie zakupów. No zanim 17 to i tak jest krótko, ale do 17 to jeszcze rozumiem. Natomiast otwarcie sklepów w centrum miasta do 16 mnie dosyć dziwi z punktu widzenia handlowego sensu po prostu, bo no bo co oni sprzedadzą, skoro niektórzy wychodzą dopiero wtedy z pracy. No i całkiem przyjemnie, ale wytłumaczcie mi, moi drodzy, co to jest za nonsens. Patrzcie na ten beton. O co z tym chodzi? Przecież tu się nawet nie da wysiedzieć, jak jest gorąco. Nikt tu nie siedzi, to jest wymarłe miejsce. Moim zdaniem, no, osoby, które są odpowiedzialne za coś takiego, czyli żadnych drzew w centrum, a te drzewa, które są, to są jeszcze na tyle małe, że przez wiele lat jeszcze nie dadzą cienia żadnego. No to moim zdaniem to się nadaje do jakiejś nagrody, nie wiem, złotej maliny, nie wiem, głupka roku. Nie wiem, jaka jest wasza opinia. Piszcie koniecznie, co sądzicie, bo już któreś miasto z kolei widzę coś takiego i zapewne jakiś znajoma firma wygrała przetarg na zupełnie bezsensowną zabudowę rynku, na której na środku stoi posąg, natomiast reszta jest betonową pustynią, która się nagrzewa do 100 stopni w lecie. No i tak to wyglądało, moja wyprawa. No i teraz co kupiłam? Mierzyłam tam kilka rzeczy, których nie wzięłam. Spodnie dresowe były dość fajne, ale stwierdziłam, że mam na tyle rzeczy po domu, że jednak spodni za 50%, no to tam wychodziło kilkanaście złotych, jednak nie będę kupować. Była też fajna sukienka jedwabna i planowałam ją kupić na wyprzedaży po 5 zł. Nie wiem, czy się wybiorę, ale jeżeli się wybiorę, to może się uda. Zobaczymy. Bardzo mi się podobała ta sukienka i będzie pasować do sandałów, które wam zaraz pokażę. Tymczasem, co tak naprawdę kupiłam finalnie? Słuchajcie, kupiłam trochę takich gadżetów, jak ja to mówię. Tu mamy piękny szal z jedwabi. Zobaczcie tam na przebitkach. Macie też właśnie pokazaną metkę tego szala, tutaj jest. To jest jedwab z włóknem metalicznym, bo on się mieni takim właśnie metalicznym blaskiem. I ten szal będzie super wyglądał do mojej takiej sukienki od Melen Birger z jedwabiem, która jest właśnie taka stalowo szara i ma też taki piękny z przodu hafcik z takich koralików, jak są tutaj. Zobaczcie, jakie piękne to są, takie girlandy z koralików zrobione. Naprawdę ten szal jest taki trochę elfi wręcz, ja bym powiedziała. Jak mgiełka i z tymi takimi srebrzystymi koralikami zwisającymi, mi się to bardzo spodobało. No i za to zapłaciłam jakieś naprawdę niewielkie pieniądze. To było kilka, dosłownie kilka złotych. Nie jestem pewna teraz już ile, ale coś około 7 zł w granicach takich, mniej więcej. No i przepiękny moim zdaniem jest, był warty swych pieniędzy. Zobaczcie, jak tutaj w tamtej sukience wyglądam i w tym szalu. Takie rzeczy są na estradę, czy właśnie na takie imprezy jakieś artystyczne, nieocenione. I takie właśnie, szczególnie takie właśnie artystyczne, piękne, ręcznie robione detale robią bardzo duże wrażenie do nawet bardzo prostej kreacji. No do tej mojej to może nie będę się popisywać, bo włożyłam pasek, który do tego nie pasuje, ale o, nawet prostą czarną sukienkę z jedwabiu
czy z lnu można ozdobić takim czymś i już jest tak zwany efekt wow. Bardzo, bardzo mi się podoba ta rzecz. Także to jest jedna taka perełeczka, którą upolowałam. Oczywiście, że ma w sobie jedwab, no bo jak to ja? Kochani, druga rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, to jest taka vintage torebka. Jest bardzo ciekawa ta torebka. Trochę bym powiedziała, może w stylu Chanel, może przez kolorystykę, bo jest taka właśnie, zobaczcie, czarno-biała. Wygląda bardzo vintage, ale to jest fajna skóra, to jest włoska torebka. Ma tu taki emblemat z przodu na tym metalu. No i super moim zdaniem to wygląda. Bardzo fajny detal, jest jakby to takie upięcie tutaj z tej białej skóry za pomocą tego pierścienia. No i super, naprawdę super. To jest kopertówka taka do ręki. Można by tu oczywiście dołożyć czy przełożyć przez nią w środku jakiś łańcuszek złoty i byłoby trochę wygodniej. Ale myślę, że to jest tego typu torebka, że właśnie bierzemy ją na jakąś imprezę do kreacji w stylu Chanel. Może właśnie by pasowała. Na pewno zobaczycie ją w stylówkach na projektantów, tą torebkę, bo ona jest taka w stylu właśnie takim trochę bardziej designerskim. I bardzo, bardzo mi się podoba. I kosztowała koło 10 zł ta torebeczka. Także też naprawdę super, super, super ekstra zdobycz. Tak to wygląda, moi drodzy. Do tego też by mogła być, aczkolwiek bardziej by mi się podobała chyba do białej jednak sukienki, na przykład z białego lnu też by super wyglądała. Także tadam! Moja druga zdobycz. Moi drodzy, no i teraz kupiłam również płaszcz z aksamitu, jak to ja. Uwielbiam aksamit i to jest ten aksamit takiej dobrej jakości, wiskozowo-jedwabny. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tu nie ma składu na tym płaszczu, ale tak w dotyku, jakby patrząc. No i przepiękny płaszcz, taka narzutka, bo on nie jest zapinany. I zobaczcie, jaki ma spód, to jest niesamowite. Ten detal jest naprawdę przepiękny. Ma taką jakby Matkę Boską w ogrodzie tutaj, to jest w ogóle taki odlot totalny. I to na wszystkich stronach tutaj też jest. I tutaj są dzieci, które się patrzą z boku na tą Matkę Boską. Można by to nosić może na lewą stronę. Jakby to niektóre youtuberki powiedziały, że lewa strona bywa ciekawsza. Owszem, ale ten materiał jest taki trochę wiotki. I już próbowałam na lewą stronę właśnie to ubrać. I trochę to wygląda jak szlafrok wtedy, więc no można by oczywiście, tak żeby odmienić sobie, włożyć to na tą stronę różową. Ale mnie się to podoba na tej czarnej, już się Wam pokazuję. Specjalnie się ubrałam w tą czarną sukienkę jedwabną z tym różowym paskiem dzisiaj od Eskady, żeby właśnie wyeksponować elegancki płaszczyk. Płaszczyk o narzutkę na wieczór, która ma różową podszewkę i tutaj takie nawiązanie, jak widzicie, kolorystyczne. Pasek do podszewki. Wygląda, kochani. Bardzo ciekawy płaszczyk na pewno. Taka narzutka właśnie gdzieś na koncert, na imprezę jakąś, żeby na sukienkę sobie elegancką zarzucić. Coś takiego. No i słuchajcie, jeszcze kupiłam rajstopy. Rajstopy, które tam były w przebitce któreś. Zawsze kupuję takie jakościowe rajstopy. To są też bardzo dobrej marki. Rajstopy brytyjskie. No one są we wzory, czasem właśnie do różnych stylizacji, na przykład jesiennych. Takie wzorzyste rajstopy bardzo fajnie urozmaicają stylówkę. Te, które są tutaj, zobaczcie, mają takie piękne wzory. Tam jest napisane, że to jest Jacobian print. Takie wzory inspirowane Indiami w pomarańczowych, takich właśnie jesiennych kolorach. Myślę, że to właśnie będzie fajnie wyglądało do jakiejś spódnicy, która będzie w jesieni noszona i do kolorów tego typu, takich właśnie jesiennych,
liści. Tutaj są zielenie, tutaj są czerwienie, tutaj jest takie złoto i pomarańcz. Także bardzo ładne rajstopy i zapłaciłam za nie 3 złote dokładnie, tak? Bo one kosztowały 3 złocisze tylko. A ten szal nawet nie wiem, czy nie był tańszy niż 7 zł. W każdym razie to jakieś były drobiazgi, słuchajcie. No i teraz bardzo fajna koszulka, którą udało mi się upolować. Adidas by Stella McCartney. No i to jest naprawdę super rzecz. Zaraz się Wam tutaj pokażę w stylówce i tak jak to mierzyłam w przyszafie do, najpierw do takich spodenek moich, spódnico-spodenek jedwabnych, bo to ma też podobny print, tylko w innych kolorach. Stwierdziłam, że to fajnie wygląda przekornie, bo koszulka jest taka sportowa, prawda? Adidas ma tutaj logo. Można by ją nosić do leggingsów, po prostu do sportu, ale można też ją normalnie nosić właśnie do tego typu spodni, czy do spodenek krótkich jakichś, czy na przykład do sportowej spódniczki też by fajnie wyglądała, także jak najbardziej. No i właśnie zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem bardzo fajna zdobycz, bardzo fajna koszulka. Już nie mówiąc, że w ogóle Adidas, ale że też właśnie od projektanta. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Zobaczcie tam na ekranie, że właśnie takie tego typu koszulki wcale nie są tanie. Nawet używane sobie dosyć liczą za nie, bo no właśnie tutaj jest i Adidas, i projektant. Dobre materiały, fajny design, także warto moim zdaniem takie coś zakupić. I kosztowała mnie ta koszulka 11 zł dokładnie, bo 22 zł było na metce i to było 50% przeceny, także całkiem fajny zakup. I właściwie więcej nie kupiłam w tym sklepie. Pokażę Wam tu jeszcze dwie rzeczy, których ostatnio zapomniałam pokazać z innych zakupów. Dzień wcześniej, zanim poszłam właśnie do tych lumpeksów w Bochni, byłam też u dentysty na takim małym zabiegu, jak już to mówiłam tam. I przy okazji wpadłam po drodze do lumpeksu, który był jeszcze otwarty i kupiłam sobie sandały Diesla, więc naprawdę super. Zobaczcie tutaj, pokażę Wam też przebitki, ale zobaczcie najpierw w ten sposób. Skórzane sandałki Diesel, wszystkie tutaj są oznaczenia, więc są oryginalne w 100% ze skórki, takie japonki, ja bardzo lubię japonki. Piękny mają kolor, taki fioletowy i bardzo ładna skóra tu jest. Mają takie jakby naszyte tutaj guziki z emblematami właśnie Diesla. Bardzo mięciutkie, bardzo wygodne. Także o, można do jakiejś fajnej sukienki w kolorystyce tej ubrać i będzie zawsze super wyglądało do spodenek, do spodni długich. Właściwie takie buty pasują do wszystkiego. No i ja mam fiolety, więc jak widzicie, mam je do czego nosić. Jestem bardzo zadowolona i one mnie kosztowały tylko 7 zł, bo to było na wagę. To były obuwie na wagę, więc super w ogóle. No i ostatnia rzecz na dziś to jest koszulka bielizniana. Ja będę w tej koszulce spać, bo to nie, może być to też oczywiście haleczka, ale jest zbyt kontrastowa. Ja zazwyczaj halki noszę takie neutralne, żeby nie prześwitywały. To raczej sobie kupiłam właśnie jako koszulkę do spania i to jest przepiękna, jedwabna, 100% jedwabiu koszulka Lasenza. Zobaczcie tutaj, metka, bardzo dobra firma, śliczny design, ona jest taka, taka kremowo-beżowa, taki kremik ciemniejszy. Jak bita śmietana trochę i z czarną koronką, naprawdę moim zdaniem jest prześliczna. No i zobaczcie, jak w tym się prezentuje. Jak dla mnie to jest cudowna rzecz i też zapłaciłam naprawdę grosze za tą koszulkę, chyba też to było około 10 zł, czy nawet 9 zł. Więc no super, no jak zwykle te jedwabie u mnie są na topie, królują, także tadam! Kolejna zdobycz do kolekcji mojej jedwabnej bielizny nocnej. No, kochani, no i właściwie na dzisiejsze zakupy to tyle. Nie kupiłam tam za dużo, ale nie chciałam tak właśnie na siłę kupować, bo uważam, jak już mówiłam wielokrotnie, że kupowanie po prostu na siłę, żeby kupować, to nie ma sensu za bardzo. A już w następnym odcinku będzie wielki haul lumpeksowy z wyprzedaży i też zobaczycie zakupy, które kupiłam pod kątem sprzedaży, bo zamierzam założyć takie z przyjaciółką, takie studio stylizacji, fotograficzno-stylizacyjne ze sklepikiem takim w stylu boho, sklepikiem, taką galerią ciuszku właśnie takich przepięknych materiałów, ciuszków vintage i najwyższej jakości od projektantów, więc
powoli planujemy, powoli też robię trochę zakupów pod kątem takiego właśnie stylowego sklepiku, ale będę też sprzedawać na internecie i zapraszam Was już teraz na live'y i na programy, w których będę też prezentować te rzeczy, pokazywać, które będę zamierzała sprzedać. Także, kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam i oczywiście bardzo proszę o polubienie i zasubskrybowanie, bo bardzo zależy mi na subskrypcjach i na rozszerzeniu zasięgów. Jeżeli Wam się podoba, to proszę zasubskrybujcie i do zobaczenia już w następnym filmiku. Cześć!